No to są pisanki robione woskiem, tak, pszczelim, tak, rysowane na surowe jajka, wzory, i później dopiero wkładane są w cebulankę, tą tak wodę zwaną gotowana cebula. Po łupinach cebuli. Tak, łupinach cebuli, podgrzewane do wrzenia, gotowane 5 minut. I wyjmowane na gorąco, wycierane dobrze, żeby ten wosk zjąć, bo ten wosk po prostu się rozpływa i trzeba od razu wyciąć, a potem natłuścić olejem, najczęściej olejem to robię. A to są drapane z kolei, to jest inna technika. To są wydmuszki gęsie. Dlatego takie duże. Dlatego takie duże i malowane, a potem następnie skrobane. Bardzo długa praca. Ile czasu zajmuje takie skrobanie? To znaczy, jak się wpadnie w trans, to szybko to idzie. Czyli kobieta w transie ile czasu poświęca na taką pisankę? Pół godziny. Naprawdę? Godzinę, tak szybko? Wyróżnienie, ojciec ze sobą niesie ze sobą 100 złotych na 100 sołectwa. Zaczynamy od tych najskromniejszych nagród. Pierwsze nagrody na skrawienicę. Dobra, niech oni pójdą, żeby nam pan nie grał. Thank you.